Dzień dobry, siemanko, cześć kochani. Słuchajcie, jesteśmy w szpitalu, jest to już mój ostatni dzień. 11 dni tutaj spędziłem. Jak wiecie, albo nie wiecie, no to zaraz się dowiecie. Miałem taką przypadłość, że po prostu moje nerki przestały działać. To się nazywa rabdodiamiza, a czyli gwałtowny rozpad mięśni szkieletowych, który spowodował wydostanie się takiego białku, który się nazywa miotyną, do moich nerek, no i on je po prostu zatkał. Nerki przestały działać, nie działały mi przez tydzień, słuchajcie. Trafiłem tutaj w zeszły piątek, czyli 21. Słuchajcie, no już po walce to się musiało wydarzyć, bo już po walce się czułem. Wróciłem do pokoju hotelowego, wymiotowałem całą noc. Wróciłem później w niedzielę do Krakowa i w sumie niby było w miarę spokojnie, ale i tak brzuch mnie bolał, się czułem. W poniedziałek, słuchajcie, wypiłem sobie whisky. Dosłownie dwie szklaneczki whisky. Tą od Conora McGregora i tak się źle po niej czułem, że wymiotowałem cały wieczór, później kolejny dzień, kolejny i kolejny, aż do piątku. No i tak się zdarzyło, że w piątek już mój przyjaciel Krzysiek i moja dziewczyna Natalia zmusili mnie, żebym przyszedł na SOR. Przyszedłem na SOR, zrobili mi badania, od razu mnie zamknęli w szpitalu. Okazało się, że nerki przestały działać. Poziom kreatyny miałem bardzo wysoki, 1780, gdzie górna granica to jest jakieś 120, słuchajcie. Więc podłączyli mnie od razu pod dializy. Miałem to takiego tego, a tu będą filmiki, pokażę, że to potem mam to. A, mam to w kieszeni. Słuchajcie, wziąłem sobie to na pamiątkę w ogóle. Podłączyli mnie, to jest cewnik. To, moi drodzy, miałem wbite tutaj i szło aż do przysadki sercowej. Tu miałem w sercu po prostu. Wystawało mi tutaj. I tutaj się podłącza właśnie dializator, który czyści krew. Zostawiłem sobie to na pamiątkę, nie chcieli mi tego dać w ogóle. Powiedziałem, że nie, że sobie to biorę po to, żeby tu nigdy więcej nie wylądować. Oprawię sobie to i będzie wisiał tu u mnie w mieszkaniu. Na wypadek, gdybym kiedyś jeszcze chciał iść w jakiś gruby melanż, czy nie dbać o swoje zdrowie, to wtedy sobie to będzie mi to przypominało, żeby tutaj już więcej nie wrócić. Ogólnie to powiem wam, że pierwsze dwa dni tutaj to było dla mnie tragedią. Leżałem popłakany, spaczyłem sufit, bo no nie było wiadomo, czy te nerki wrócą do pracy, czy wszystko wróci do normy i czy będę mógł wracać do sportu, więc już zaczęły być ciemne myśli w głowie, że kurde, koniec z MMA, koniec ze wszystkim, będę musiał jakoś inaczej życie sobie poukładać. No, że wiecie, robię milion rzeczy, więc pewnie bym to jakoś ogarnął, no ale wyobraźcie sobie, że jesteście podłączeni pod coś takiego i musicie dwa lub trzy razy w tygodniu przyjeżdżać do szpitala na dializy, no to już raczej utrudnia całkowicie życie. Ewentualnie czekać na jakieś przeszczep nerki. No, no ale na szczęście wszystko wróciło do normy. W ogóle troszeczkę to taki mini cud się zdarzył, bo rzadko się zdarza, żeby tak szybko i sprawnie wszystko do normy wróciło. No ale mam silny, kompensacyjny organizm młody, sportowca, dlatego to wszystko do normy wróciło. Oczywiście nie była to typowa rabdodiamiza i tylko tym spowodowane. To wszystko miało też wpływ moje poprzednie zajęcie miało na to wpływ. Słuchajcie, no, wywodzę się z kulturystyki, wiadomo, wcześniej do zawodów kulturystycznych odwadniałem się, przyjmowało się różne suplementy, sterydy i tak dalej. I to już miało wpływ na to, że te nerki były troszkę dotyrane. Ten poziom kreatyniny miałem wysoki. Przyszła walka, przyszedł stres, przyszedł ekstremalny wysiłek fizyczny. Nastąpiła radiodiamiza i te już troszeczkę wymęczone nerki po prostu dostały tak po pizie, że się zatrzymały. Dlatego, moi drodzy, radzę wam, jeżeli jesteście sportowcami, jeżeli robicie różne szalone rzeczy, nie odpoczywacie za dużo, nie dbacie o regenerację, przyjmujecie jakieś suplementy lub właśnie dużą podaż białka. Słuchajcie, tutaj u mnie bardzo duży wpływ miała też duża podaż białka. Okazuje się, że 3 gramy białka to już jest bardzo dużo na kilogram masy ciała. Teraz mam rozpisane, że mam przyjmować tego białka 1,5 grama. A to były takie nawyki właśnie z kulturystyki. Wiecie, jeżeli jesteś na bombie, jesteś na masie i w okresie przygotowawczym, w okresie, w którym budujesz masę mięśniową, to możesz tak na 2-3 miesiące przyjmować. Nagrywam odcinek na YouTube'a. Dobra, bo przedlekarz i nas wyrzucił, że nie wolno tam nagrywać, dlatego dokończymy tutaj. Słuchajcie, moi drodzy, więc jeżeli jesteście sportowcami i nigdy w życiu nie robiliście żadnych badań sobie, nie robiliście badania moczu, czy nie robiliście zwykłej morfologii krwi, to zachęcam, żebyście to zrobili. Słuchajcie, ja jestem sportowcem od wielu lat i
I teraz wstyd się przyznać, że nigdy nie robiłem badania moczu na przykład. Wystarczyło, żebym je zrobił i wyszłoby mi, że mam białko moczu, za dużo białka przyjmowałem i ten po prostu nadmiar dostawał się do moczu. To jest aż wstyd po prostu się przyznać do takich rzeczy. No ale to trudno, człowiek uczy się na błędach, moi drodzy. Więc polecam wam robienie właśnie badań moczu, kreatyniny poziomu z krwi i dbajcie o swoje nerki, pijcie dużo wody. Nie odwadniajcie się niepotrzebnie, jeżeli nie ma potrzeby, bo to też strasznie, strasznie daje im po piździe. I co? Co teraz się zmieni w moim życiu? Właściwie tak naprawdę to wszystko wróciło do normy, więc lekarz nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Mogę się przygotować do kolejnej walki, która mam nadzieję, że będzie we wrześniu, koniec września. Na pewno będę dbać o siebie bardziej, będę kontrolować to wszystko, będę raz w miesiącu robić badania. To jest najważniejsze. Co jeszcze miałem wam opowiedzieć? Jeżeli chodzi o suplementy, wypisałem taką listę, słuchajcie, suplementów, które biorę. Lekarz niestety nie zdążył mi jeszcze tego wszystkiego przeglądnąć, więc ma kilku dni da mi odpowiedź, co mogę z tego brać, czego nie mogę. Jeśli chodzi o jakieś anaboliki, to całkowicie odpadają, ale moi drodzy, testosteron nie jest anaboliczny, więc testosteron można śmiało przyjmować. Hormon wzrostu, z tego co wiem, trzeba odstawić. I tyle. I będzie dobrze. Słuchajcie, teraz formę już będę miał dużo, dużo lepszą, bo będę o to wszystko dbać. Już nie pozwolę sobie na takie coś i nie pozwolę sobie na to, żeby wylądować w szpitalu i tracić kolejne dni. Na pewno też będę musiał przynajmniej raz w roku jechać na urlop jakiś, bo teraz nie byłem 2 lata, słuchajcie, nigdzie, tylko się zapierdalało. Przez 1,5 roku zrobiłem 4 walki, ciężko trenowałem, w międzyczasie plan zdjęciowy, w międzyczasie prowadzenie swoich działalności gospodarczych. No niestety, a jak było wolne, to wiadomo co było, melanż i zamiast odpoczywać weekendami, to się leciało. No. Także to trzeba zmienić i będzie dobrze. Dziękuję, że byliście, dziękuję za każdą wiadomość, którą od was dostałem, bo przez te 11 dni naprawdę setki wiadomości od was. Trzymaliście za mnie kciuki i życzyliście mi zdrowia, także zdrowie wróciło. Teraz będzie tylko dobrze. Dzięki, buziaków miliard, pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie go zasubskrybujcie. Pierdolnijcie ten dzwoneczek, który jest tutaj, albo który jest tutaj. 100 tysięcy subskrypcji już mam, czekam tylko na przycisk srebrny. Jak tylko przyjdzie, to od razu się wam pochwalę, bo to wasza zasługa, że go dostanę. I słuchajcie, dzisiaj lecimy do studia, kręcimy. Kręcimy też klipa, ale nagrywamy kawałek. Kawałek, który napisałem tutaj. Motywacyjny, smutny. Kawałek, jak nie miałem humoru pierwsze dni, go napisałem. Myślę, że może się wam spodoba. Dobra, pozdrawiam was serdecznie, buziaków 100.